Rewelacja. Dzień dobry, witam serdecznie, Michael z tej strony, jest dzisiaj ze mną Gustaw, jest dzisiaj ze mną Paweł. Dzień wyjątkowy, datę podajemy z racji tego, że film i tak będzie dopiero z czasem wrzucony, z przyczyn od nas niezależnych i normalnych, tak to po prostu jest przy zarybianiu. Słuchajcie, 13 w poniedziałek listopada mamy zarybianie wody naszej, którą my mamy jako koło pod opieką. Jesteśmy na Kłodawskich Błoniach. Dzisiaj tutaj będzie się odbywało zarybianie naszej wody kroczkiem lina. W jakiej ilości, jakich rozmiarach, to już zobaczycie wszystko na filmie. Witamy z powrotem, dzisiaj z nami jest Piotr, nasz okręgowy ichtiolog. Czym zarabiamy, w jakiej ilości i wszystko, słuchamy informacji. Dzisiaj jesteśmy na zarybieniu linem kroczkiem tego zbiornika, tutaj, który tutaj widzicie, jest to jezioro Kłodawskie. Które my mamy pod opieką. Pod opieką koła numer 69 Lubuskie Eldorado. Także zapraszam na pakę, za chwilę będziemy tutaj rybkę oglądać. Możecie otworzyć może tutaj z tej strony. Ryba trafiła z ośrodka. Jakie niektóre maluchy są. Czekaj, trafimy tu coś, czy nie trafimy? Patrz, dodaj do mnie, chcą dać się złapać. Słuchajcie, tu jest taka klatka natleniająca, żeby te ryby w dobrych warunkach trafiły tutaj do tego zbiornika. Z prawej podejdę. Rewelacja. Dokładnie się tutaj zakrącał teraz te skrzynki. Nic mu się nie stanie. Śliska ryba. No strasznie śliska. Jest ciężko ją. O. Tak, takie linki trafiają do wody. Ile letnie? To jest rybka dwuletnia. Czyli zeszłorocznego tarpa. Panowie, to co? Bierzemy się do roboty. Będziemy mogli ruchać, nie? Powiedz, jesteś w stanie nam stwierdzić, Piotr, jesteś w stanie stwierdzić plus minus wagowo taka sztuka, ile może ważyć? Plus minus, taki średnia wagowa. Aha, szupaka? Tak. Nie widziałem go jeszcze u hodowcy, także jeszcze nie wiem. Ale myślisz, nie wyjść 300, a pół kilo? To może być rybka, która będzie miała 20 cm, bo może będzie miała i 30. Tego jeszcze. Ale uśredniając gdzieś, może gdzieś pół kilo mieć sztuka? Może mieć pół kilo, ale może być tak, że będzie 10 sztuk. Czyli statystycznie rzecz biorąc, najprawdopodobniej będzie około 1000 wzwyż. Tak może być. O, to elegancko, 1000 sztuk to już piękna sprawa, nie? Dobra, ale kanał założyć, który tam jest. Puśćcie mnie, panowie. Ile to było kilo? 350 kg. To był moment, że nawet dwa szybko. Momencik, nie? Czy rękaw jakoś trzeba sprawdzić, czy coś? Proszę? Czy rękaw jakoś trzeba sprawdzić? Nie. Chyba poszło wszystko, nie? O! Jeszcze idą.
patrz jaki szczupaczek, zobacz. Był szczupak? Zobacz ile ryby, patrz. O, proszę bardzo, takie piękne. Oj, masz tam jednego? Patrz. A ty. Ogórek, spójrz na mnie, to ci od razu zrobię zdjęcie. Pierwszy białoryb. Patrz go ładnie. Tu do mnie daj go troszkę. Ole śliwki. Piękny. Dobra, buźka i do wody. Proszę. Trochę się popompały jeszcze, widzę tutaj w tej. Ale tu pójdą z tej zielenizny. Ale tu jest. Już całkiem malutkie są tutaj. A co to jest? Tutaj to nie było wina. Gdzie? Tu tak jak biała jakaś. Może jakiś karaś się uchował. Dobrze, szpak nie puszczam to. Jak w tym miku tam to było ode mnie, nie? Ty szpak leciał. Ryby poszły w świat. No nic, tylko czekać i łowić. Pozdrawiamy.